Cześć, dzień dobry. Tu Stefan Olga 9, Paweł Mariusz. Dzisiaj mamy 9 lutego 2024, godzina 9:00. Ja tutaj jestem w miejscowości Leszna i wybieram się na szczyt Ostry Wyrch w Republice Czeskiej z oznaczenia Soty Olga Karol, łamane na Maria Olga 061. CQ Sota, CQ Sota, Oscar Kilo, Slash Sugar, Oscar 9 Papa, Portable CQ Sota. Jestem na wysokości 608 metrów nad pomorzem morza. Szczyt ma 709 bodajże metrów nad poziomem morza. Ale tutaj jestem na górce. Widziałem tutaj w oddali już szczyt i wiem, że na pewno będę schodzić na dół i będę podchodzić pod ten szczyt później do góry. No nic, aplikacja wyznaczyła mi godzinę drogi 2,4 km, więc łagodnym spacerkiem idę do przodu. Pogoda w okolicach 5 stopni. Jak widzicie, śniegu nie ma. Jest szaro, buro i ponuro. Ja też jeszcze jestem tak ubrany w czapki jak zawsze, więc trudno mnie tam dostrzec. No i cóż, rozpoczynam swoją wędrówkę. Po 10 minutach docieram do punktu Leszna Górna Nydek, jak to się tutaj nazywa, i mogę powiedzieć, że jestem na granicy Polski z Republiką Czeską i w tym momencie bez żadnego szlaku, tylko ścieżką kieruję się na Ostry Wyrch, który jest tam wzdłuż słupków granicznych, takich jak tutaj widzicie. Słupek graniczny jest opisany po jednej stronie literką P, a po drugiej stronie literką C. Może to dla niektórych nie nowość, dla mnie też nie nowość, i kieruję się w stronę Ostrego Wyrcha, czy Ostrego Wyrcha. Ja tam czeskiego nie umiem, więc nie będę kaleczyć czeskiej mowy. Cóż, idę teraz na razie z górki, a później wam pokażę, co będzie przede mną. Ja już jestem praktycznie w najniższym punkcie przed Ostrym Wyrchem. Jestem na wysokości 550 metrów nad poziomem morza. Stamtąd przyszedłem, a tam idę. Miałem 100 do góry podejścia, ale to było tam u góry. Teraz już jest 150, 50 metrów zeszedłem na dół, no bo to jak ścieżka prowadzi. Wzdłuż oczywiście słupków granicznych. Przede mną mała przeszkoda, takie małe rozlewisko, więc będę musiał jakoś to obejść. Nic, idę dalej. Po 50 minutach zdobywam Ostry Wyrch, 709 metrów nad poziomem morza. Stamtąd przyszedłem, ścieżka dalej biegnie tam. Tu będzie moja baza. Wybieram któreś drzewo, dzisiaj NFET i ewentualnie Vertical odwrócone L, czy tam odwrócone L, część wertykala i część poziomej anteny. To cóż, zabieram się w zabawę w krótkofalarstwo. Witaj Mario, KSO 9, Paweł przez Paweł. Piątka, dziewiątka, bardzo mocno dzięki za Ostry Wyrch. No nie wiem, czy on bardziej czeski czy polski, bo tam chyba więcej Polaków niż Czechów. Fajnie, myślę, że dziś nie wieje, to jest w miarę przyzwoicie. Także gratuluję aktywacji oczywiście, no i do usłyszenia. Tak, dziękuję bardzo Leszku, do usłyszenia. A testuję pionową antenę.
część w pionie, takie odwrócone L z trapem na 40 metrów według DK7ZB, takie odwrócone L. No troszeczkę pokapuje, no ale co zrobić, no taka aura, ale nie wieje. Dziękuję. CQ SOTA, Oscar Kilo / Sugar Oscar 9 Papa, Portable CQ SOTA. Oscar Echo 6, Golf November Delta, good morning 5-9. Oscar Echo 6, Echo November Delta. Echo November Delta, I'm sorry. Golf Oscar Echo 6, Echo November Delta, good morning 5-9. QRZ? Dorota Jadwiga 2, Maria Xavery. Romeo Alfa. Dorota Jadwiga 2, Maria Xavery, dzień dobry, 5-9. Dzień dobry, Mariusz, 5-9, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, ahoj. QRZ? Oscar Kilo, Sierra Delta Echo, please get your call. Yes, Oscar Kilo 1, Sierra Delta Echo. Good morning, 5-9, thank you. Thank you, bye-bye. Delta Lima 1, Delta Romeo Alpha. Delta Lima 1, Delta Radio Alpha. Good morning, 5-9. QSL 5-9, good morning, you report as ASO 5-9, good luck. Thank you, 73, QRZ. Trójka Zośka. Tak, dziękuję bardzo. Ja Cię ładnie słyszę. Antena pionowa, to znaczy pionowa według DK7ZB odwrócone L. 7 metrów do góry w pionie, a 10 metrów w poziomie, plus minus. Testuję nową antenę w razie co mam N2DA jeszcze. No bardzo ładnie. No ja mam dojechać do pali 5-8, tak jest bez żadnego problemu. No tak poniżej 5-4 nie spadasz. No trzymaj się, daj mi tylko raport i pozdrawiam. Tak, 5-9, jak wcześniej wspominałem, dziękuję. Kończę aktywację na ostrym wierchu z oznaczenia SOTY Oscar Karol / Maria Olga 061. Koło tego drzewa byłem rozbity, antena na tamtym drzewie, N2D, próba N2D, ale zaczął padać deszcz i się nie udało, więc no cóż, przede mną ostre zejście, więc schodzę, chciałbym się pożegnać i podziękować Wam za łączności summit to summit, to znaczy góra z górą, za oglądanie, za wszelkie komentarze, bo wszystkie uczą. No i tak, dzisiaj bardzo owocny dzień. Zmęczony, bo o to chodzi, żeby się zmęczyć idąc w góry, bo idąc pod górkę trzeba zejść na dół, a później wracając trzeba wejść pod górkę. Taka no czasami jest sytuacja, że niekoniecznie w góry idzie się tylko w górę, pod górę, ale mieszam. Ale chodzi mi o to, że idąc pod górę musiałem zejść, a później wracając musiałem znowu też podchodzić. I te 700 metrów było troszeczkę męczące. Koniec drogi jest tutaj taki bardzo ładny, już płaski, gdzie już odpocząłem. I cóż, do następnych spotkań. To Stefan Olga 9 Paweł. Mariusz, cześć, do widzenia 73. Hej.